Kolejny liść. Dosyć spory wyszedł. Mały odrost. Tam wszystkich, dzisiaj taka byle jaka pogoda. Czas najwyższy wykopać alokazje, bo zapowiadają cały czas deszcze. A szkoda, żeby pogniły. No i wieje trochę dzisiaj. W sumie już troszkę mniej. Takie ładne podrosły, ale niestety sezon się kończy. Na razie schowam tutaj do szklarni. No i zaraz wam powiem co dalej. Dobra, czas się już zakopanie. Wykopałem, macie teraz porównanie ze szpadlem. Już ładne alokazje. To jest matka. To jest odrost. Grubość. Są, bo widać. Wstawię do szklarni i wam pokażę. Wykopane. Nie było to aż tak trudne, bo ja je wkopałem we wiadrach. Ta mniejsza w 10-litrowym, ta w 20-litrowym. Ale korzenie trochę poszły poza wiadro. Przez nacięcia dziur. Zobaczcie, i przy okazji, jakie składniki ożywcze dostaję poza jeszcze. Kastrom, mówię, wiadrem, które też hamuje, nie? Dostęp do pożywienia, wiadomo. A jak pójdzie sobie poza wiaderko, to jeszcze i pożre trochę. Grubość. No to już jest kawał alokazji. Jak widać. Pieniek sam. Konkretaśny. I mimo takiej brzydkiej pogody lata, no to dosyć ładnie podrosły. No, co do zimowania, to jak już mówiłem w wcześniejszych filmikach, jedno zostawię tu. Tylko, że obetnę chyba wszystkie liście. I drugą, tą mniejszą, to za parę dni jak wyschną, tutaj też pościnam liście i wstawię do piwnicy w chłód. No i będzie sobie zimować, powiedzmy, tak jak pałczychy, dziwidła. Też o nich jest na YouTubie moim oczywiście. Widzę, że po obcięciu kwiatu jeszcze idzie kwiat. No ale niestety, ja je trzymałem, mówię, rok temu tutaj w szklarni. I to był błąd, bo one się męczyły praktycznie, co skutkowało późniejszym wzrostem liści i zakwitem. No zobaczcie, to zaraz listopad, a on tutaj dopiero kwiat idzie, drugi idzie. Dawno, dawno powinny kwitnąć. Mam dwa odrosty, zaraz spróbuję je oddzielić. Zaraz zobaczymy, czy się da. Oddzieliłem alokazję, ale niestety, jak to czasem bywa, jedna poszła na straty, bo nie ma korzeni. Mimo to wsadzę ją do ziemi. No ale nie wiem, czy w sumie puści korzenie. Ale druga ma korzonki, zaraz posadzę do doniczki i będzie sadzoneczka. To na tyle na temat alokazji. Co dalej, dowiecie się z czasem. Jak z tym zimowankiem, czy się uda oczywiście. Także do zobaczenia.